Namaste, Maria Bukardi, z tej strony. Z całego serca zapraszam Cię w wyjątkową podróż. Bardzo magiczną, niezwykłą. Poprzez 12 nocy. 12 nocy od Wigilii Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. Czas bez czasu. Czas, w którym wszystko może się wydarzyć i gdzie będzie niebezpiecznie. Ale tam, gdzie niebezpiecznie, tam również kryją się ogromne szanse. Ten czas dwunastu mamy zapisany w naszej krwi. Nasi przodkowie świętowali to w każdej kulturze. To był ten czas bez czasu, czyli ta różnica pomiędzy kalendarzem księżycowym a kalendarzem słonecznym, gdzie brakowało 11 dni i dwanaście nocy. Te dwanaście nocy to szczególny czas, gdzie wrota do innych wymiarów są otwarte do wszystkich wymiarów, czyli i do podziemi, dlatego będzie bardzo niebezpiecznie, ale również do innych przestrzeni i połączenie z energią źródła również będzie możliwe i łatwiejsze niż zwykle. To jest czas dwunastu nocy i towarzyszących im dni, czyli wszystko to, co wydarzy się w ciągu dnia. Ale również to, co wydarzy się w ciągu nocy, czyli twoje sny, będzie miało ogromne znaczenie dla przyszłego roku. Wcześniej nigdy nie prowadziłam was przez 12 nocy, nie miałam takiej wskazówki, ale w tym roku, ponieważ jest to początek nowej ery, to mam was przez ten czas. Bardzo intensywnie przeprowadzić. Przez wszystkie te osoby, które chcą, aby rok 2021 był idealny. Idealna wizja życia spełnienie w każdej dziedzinie szczęście, ale również rozwój rozwój swój własny połączenie z własną duszą odnalezienie powołania misji tutaj na Ziemi i jej wypełnienie. Ten szczególny czas tej nowej ery, który rozpoczyna się 21 grudnia od naszego rytuału świec intencyjnych, to będzie już ten moment, gdzie otrzymasz pierwsze wskazówki, jak przygotować się do tych 12 nocy. Naturalnie, te 12 nocy to nie jest rytuał, który będzie trwał co noc od um, momentu, gdy zachodzi słońce do świtu. Nie, nie, nic bardziej błędnego. Otrzymasz ode mnie wskazówki na to, jak się przygotować do tej nowej nocy i do nowego dnia. A następnie, gdy zakończy się ten cykl, otrzymasz ode mnie podsumowanie, jak z mojego punktu widzenia, wyglądały energie, co wydarzyło się w moim życiu, jakie były przesłania od Siły Wyższej, takie podsumowanie. I otrzymasz kolejne wskazówki na kolejny dzień i kolejną noc. I jedyna rzecz, którą potrzebujesz do tego, aby przeżyć razem ze mną te 12 nocy, to jest Szczególny dostęp, czyli tak jak znasz dostęp na tydzień, na miesiąc i na rok, będzie dostęp do czasu 12. Ten dostęp według wymiany wskazanej mi przez Siły Wyższe będzie kosztował 246 zł. Jeżeli Twoja sytuacja jest bardzo trudna, bardzo ciężka, nie jesteś w stanie zapłacić tych pieniążków w jednym normalnym przelewie, bardzo proszę o kontakt, ponieważ będę musiała znaleźć rozwiązanie, jak udostępnić Ci dostęp tylko do wybranych materiałów, albo jak możemy tą płatność ratalną um, ustalić, ponieważ to jest w tym spotkaniu bardzo ważne, żeby ta cała wymiana wpłynęła przed albo najpóźniej do końca stycznia 2021 roku, żeby nic się nie blokowało. To jest niezwykle ważne. Dlatego bardzo Cię proszę, jeżeli masz niezwykle trudną sytuację i nie jesteś w stanie opłacić tego dostępu jednorazowo, do kontaktu ze mną znajdziemy wtedy rozwiązanie. Jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak, jak nasze spotkania w czwartki, czyli ceremonie, gdzie gdy masz dostęp, to naturalnie każdą ceremonię możesz zobaczyć. I tak dokładnie na moim blogu w kategorii ogólne. Będą pojawiały się wszystkie wskazówki do czasu 12, i tylko te osoby z Was, które będą miały aktywny dostęp, będą mogły korzystać z tych nagrań, korzystać z tych wpisów, korzystać z tych wszystkich informacji. A osoby, które nie będą miały tego dostępu, po prostu będą widziały tylko pierwsze zdjęcie i pierwsze dwie linijki tekstu. Czyli to funkcjonuje dokładnie tak samo jak wszystkie inne dostępy: ten tygodniowy, miesięczny i roczny, tylko że jest to. Dostęp samodzielny. Ten czas 12. Dlaczego jest taki ważny? Ponieważ każdy dzień i każda noc z tych 12 nocy będzie odpowiednikiem miesiąca w nowym roku. Czyli pierwsza noc to miesiąc styczeń roku 2021. Druga noc to miesiąc luty, trzecia noc to miesiąc marzec i tak dalej. Dlatego jest to takie ważne, aby idealnie przeżyć ten czas. Ja z mojego doświadczenia zalecam ten czas przeżyć wręcz eremicko. Jednak zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, aby odciąć się od całego świata, skupić się na sobie, dbać o siebie, o swoje otoczenie, tak jak nasi przodkowie. Nasi przodkowie w tym czasie nie opuszczali swojego domu tylko medytowali, modlili się rozkładali karty, prosili o wskazówki, zapisywali wszystkie przesłania, okadzali mieszkania. Jedynie gdzie wychodzili to okadzali całe swoje obejście. Jednak naturalnie zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili mamy inną tradycję. Święta spotykamy się z rodziną i tak dalej i nie każdy może z tego zrezygnować. Dlatego nie przejmuj się. Zawsze jest jakieś wyjście. Moja rada w takiej sytuacji jest jedna. Spędzasz cały dzień bardzo uważnie, zapisujesz w twojej specjalnej księdze, może to być zeszyt, gdzie zapiszesz wszystkie przeżycia z tego czasu, dwunastu, i zapisujesz wszystko to, co rzuciło cię ci w oczy. Jakiś symbol, jakieś szczególne zdanie, ktoś coś powiedział, jakiś znak się pojawił, bo wszystko to jest związane z konkretnym miesiącem przyszłego roku. Czyli, gdy zaczyna się pierwszy dzień i pierwsza noc, to będziesz wszystko zapisywać. Czyli, mm, zobaczyłam, czy zobaczyłem jastrzębia, zapisujesz pod numerkiem jeden. Ktoś powiedział to i to i to mnie bardzo poruszyło. Zapisujesz pod numerkiem 1. I zobaczysz, że w przyszłym roku wszystko to stanie się jasne, bo akurat pod tym numerkiem 1 to będzie miesiąc styczeń 2021 roku. Ale te wszystkie wskazówki jeszcze ode mnie otrzymasz. Najważniejsze jest to, że nie wymaga to od Ciebie jakiejś wielkiej inwestycji czasu, e, wykonania czegoś skomplikowanego. Nie, to wszystko jest bardzo proste, bo w prostocie leży siła. Tajemnica zazwyczaj są zawsze bardzo proste. Twoje zadania to jedynie, w miarę możliwości, odsłuchanie moich nagrań, które będą Cię przygotowywać do konkretnej nocy, i później, ewentualnie, odsłuchanie nagrania po. Tej konkretnej nocy. Może będzie to jedno nagranie, zobaczymy, jak to zorganizuję, jak siły wyższe wskażą mi, że mam Ci przekazać te wszystkie przesłania. I zawsze, tak jak na ceremoniach, gdzie pod ceremoniami piszemy komentarze, to tak i tutaj będziemy wymieniać się naszymi pytaniami, odpowiedziami, czyli zawsze będzie można mnie zapytać o coś w komentarzu i ja w komentarzu odpowiem. Pamiętaj, wszystkie komentarze można. Zorganizować sobie bardzo anonimowo. W Twoim miejscu mocy, czyli na Twoim koncie, na mojej stronie, możesz wstawić jakiekolwiek zdjęcie. Nie musi to być Twoje zdjęcie. I tam w ustawieniach moje dane jest taka opcja nazwa wyświetlana. W tej nazwie wyświetlanej wpisujesz Twój pseudonim, i to on będzie się pojawiał w komentarzach. Pamiętaj jednak o tym, że jeżeli nie uda ci się tego zmienić, to ja również zanim zatwierdzę jakiś komentarz, zanim na ten komentarz odpowiem, to zmienię te dane, jeżeli byłyby widoczne na bardziej anonimowe. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli przez ten czas kontakt. Kontakt właśnie poprzez moją stronę, właśnie poprzez to pole komentarzy. Jeżeli coś zauważysz, coś zbudzi Twoje wątpliwości, to zadajesz pytanie i czekasz na moją odpowiedź. Czyli możesz przeznaczyć, bardzo krótki czas, tylko wieczorkiem, odsłuchać sobie moje audio, ewentualnie zerknąć na komentarze, kto co pytał, czy może coś jest interesującego. A jeżeli chcesz brać udział bardziej intensywnie, to możesz naturalnie przez cały dzień bardzo uważnie wszystko obserwować, bardzo uważnie pracować nad sobą i nad Twoimi wibracjami. Na przykład poprzez ceremonię, i wtedy wszystko będzie jeszcze bardziej intensywne. Czyli dla tych wszystkich osób, które uwielbiają pracować nad sobą, to jest czas, gdzie wycofujemy się, zamykamy się przez całym światem. Spotykamy się na naszych spotkaniach tej nocy 12, gdzie będę Cię prowadzić przez ten cały czas i bardzo intensywnie można pracować, wykorzystywać wszystkie wskazówki, które już znasz z ceremonii, z czasów ze mną i ten czas przeznaczyć typowo dla Ciebie, aby zaprogramować nowy rok, pamiętaj, każda noc to jest jeden miesiąc w kolejnym roku. A można, jeżeli ktoś jest bardzo zapracowany, tylko sobie wieczorkiem, gdy już masz spokój albo rano, w zależności od tego, jak Twój dzień wygląda, usiąść, odsłuchać audio, poczytać komentarze i wtedy już to pomoże ci mieć oczy i uszy szeroko otwarte tego danego dnia, aby wszystko, co ważne, zapamiętać i w wolnym czasie zapisać w Twoim zeszycie tych magicznych 12 nocy i wracać do tego w przyszłym roku. Pamiętaj, to jest czas, gdzie są ogromne szanse i ogromne niebezpieczeństwa. Dlatego przez ten czas poprowadzę Cię, aby uniknąć niebezpieczeństw i wykorzystać wszystkie szanse. Do zobaczenia więc. Twoja Maria Bukardi.